Rozmowa dnia. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy, jest państwa i moim gościem. Witam bardzo serdecznie, panie pośle. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Nie wiem, czy tak dobrze, z dwóch powodów. Pewnie o drugim porozmawiamy więcej, ale posłuchałem, jak pani redaktor powiedziała o tym, że najkrótszy dzień i najdłuższa na noc, to się wszystko miesza i będzie coraz mniej słońca. Jasność odchodzi, zawsze. Ciemność przychodzi i tak pewnie też myślą dzisiaj w koronie brytyjskiej, gdzie królowa Elżbieta zakończyła swoje życie, co pewnie jest ważnym dniem nie tylko dla Brytyjczyków, ale dla całego świata. No właśnie, ja to chciałam pana posła zapytać, bo jak patrzymy na to ogromne poruszenie na całym świecie, no niemalże na wszystkich kontynentach, po śmierci Elżbiety II, to zastanawiam się, czy odeszła światowa gwiazda, gwiazda światowego formatu, czy też po prostu taki światowy autorytet. Bez wątpienia. Być może wyznacznik klasy. Bez wątpienia odeszła postać, która miała olbrzymie znaczenie dla większości globalnego świata. Jak zaczynała urzędowanie 70 lat temu, na świecie było 2,5 miliarda ludzi. Dzisiaj jest 7 miliardów ludzi. Ci, którzy żyli 70 lat temu, w większości dzisiaj nie żyją, a wszyscy, którzy są... pamiętają to panowanie, mają świadomość, że wpływała nie tylko na Wielką Brytanię, Zjednoczone Królestwo, ale wpływała swoim urokiem, rodziną, panowaniem, decyzjami. Myślę, że też była ikoną popkultury przez tak długi okres, że innego nie pamiętamy. No, w moim życiu nie było pamięci o innym władcy brytyjskim, bo zawsze była królowa. I jak patrzę na to z takiej perspektywy chłopaka, który dorastał, interesując się trochę historią Wielkiej Brytanii, a później będąc już zainteresowany geopolityką, to niebycie królowej było niewyobrażalne. Dlatego to jest taka wielka strata i myślę, że to jest coś, co kończy pewną epokę, o tym mówią wszyscy, ale to będzie miało olbrzymie znaczenie dla Zjednoczonego Królestwa. Myślę, że mogą się zacząć ruchy odśrodkowe. Przecież Szkoci mówili o tym, że może referendum będą chcieli przeprowadzić w sprawie niepodległości Szkocji. Wiele państw, z których królowa była głową, bo to przecież nie tylko Wielka Brytania, mówi o tym, że już kolejny król nie będzie głową ich państwa. Myślą o tym Kanadyjczycy, rozważają podobne ruchy inne państwa. Myślę, że świat się będzie zmieniał na naszych oczach i historia będzie przyspieszała. Mhm. No, to w takim razie, panie pośle, zapytam pana z tej perspektywy politycznej. Jak pan patrzył na królową Elżbietę II? No bo przecież królowa w Wielkiej Brytanii nie rządzi, ona panuje. To jest zupełnie inna obecność w polityce, ale też no niezwykle, to nie można powiedzieć, że ta obecność jest bezproduktywna, że ona jest tylko symboliczna. Nie, ona jest konkretna i praktyczna dla tego państwa. No nie tyle praktyczna, co cywilizacyjnie to przecież królowa odbiera przyrzeczenie i przysięgi od premierów. Elżbieta II zaczynała panowanie, kiedy premierem był Winston Churchill. Ten Winston Churchill, a kończyła po kilkunastu premierach. Margaret Thatcher, Tony Blair, niedawno Boris Johnson. Gdybyśmy tych premierów rozłożyli... Wydaje się, że 16. Tak, no to jest nieprawdopodobne coś. Więc premierzy się zmieniali. Królowa trwała, więc dla polityki brytyjskiej wewnętrznej miała znaczenie, ale myślę, miała też olbrzymie znaczenie dla polityki zewnętrznej, dla relacji Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, dla utrzymania tej więzi transatlantyckiej, to po pierwsze. Po drugie, miała olbrzymie znaczenie jako pewien symbol wysyłany przez Wielką Brytanię do innych państw. U nas jest stałość. Jeżeli chcecie porozmawiać z królową, to rozmawiacie z całą koroną. To też ma olbrzymie znaczenie. Nie ma dzisiaj innego państwa na świecie, które mogłoby powiedzieć o tak znaczącej roli korony. I to jest ważne. A prestiż, bo to jest tak, że Wielka Brytania wtedy, kiedy rządził jeszcze ojciec królowej Elżbiety II, była imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodziło, ale później ta sytuacja się zmieniała. Zmieniała się również kondycja finansowa tego państwa. No wiemy o tym, że jak to wyglądało w różnych latach, w różnych dekadach, ale to, że cały czas była królestwem, cały czas miała jedną królową, to zdaje się utrzymywało prestiż mimo takiego realnego spadku możliwości tego państwa.
Dzisiaj wstając rano i przygotowując się do pani redaktor do programu, o 5 rano przejrzałem media, ale też kanały informacyjne na całym świecie. Jest ich mnóstwo. Od CNN i BBC po Al Jazeera. Wszędzie się mówi o jednym. O jednym. Nie ma innych tematów na świecie. Jest tylko śmierć Elżbiety II. No, my też rozmawiamy dokładnie na ten temat. I to oznacza, że królowa brytyjska oddziaływała majestatem, całą sobą, całą swoją historią i całym królestwem. I pani powiedziała o tym, że imperium nie jest już tak wielkie, że po Edwardzie VI to imperium, można powiedzieć, trochę się zmniejszyło. Ale ja myślę, że prawdziwie ono zaczyna dopiero teraz się, będzie się zmniejszało. Elżbieta była umocowaniem Zjednoczonego Królestwa na świecie, a jednocześnie była twarzą Imperium Brytyjskiego, bo to imperium trwało w niej. I bez niej będzie o wiele trudniej Brytyjczykom być wszędzie, bo byli wszędzie. Byli przez Elżbietę II, bo Elżbieta gdzie by nie przyjeżdżała, tak jak do Polski w 1996 roku. Była traktowana z taką estymą, że wiedzieliśmy, że nikt się nie zastanawiał, jak premierzy przyjeżdżali, wyjeżdżali, ale jak królowa przyjeżdżała, albo ktoś z rodziny królewskiej, przypominam ostatnią wizytę Williama i Kate w Polsce, to przecież tłumy ludzi wychodziły, ale to ten de facto nie przyjeżdżał ktoś, kto rządzi, tylko majestatycznie rządził. Więc to jest olbrzymi obraz tego, jaki wpływ. William jest w kolejce do tronu, więc myślę, być może ta perspektywa utrzymania monarchii w Wielkiej Brytanii wcale nie jest taka najgorsza. Myślę, że tak. Pytanie, co będzie dalej już z panującym, bo jest informacja, że Karol III, tak, Karol III będzie kolejnym królem. Ja trochę nie wierzę. No, inaczej być nie mogło. Ja nie wierzę w te abdykacje. Słyszę takie różne głosy, że szybka abdykacja. Myślę, że to tak nie będzie. Karol popanuje, bo przecież ma dopiero 73 albo 4 lata, żebym nie przekłamał. Zdaje się, że 73. I te 70 ponad lat Karola oznacza tylko tyle, że skoro matka żyła tak długo, to i panowanie Karola może jeszcze trochę potrwać. Więc William poczeka. No, William poczeka, ale William cały czas jest... No właśnie. No ma wielkie... To jest warte powiedzenia. William ma olbrzymie, razem z Kate, bo to też para książęca, ma olbrzymie zaufanie społeczne. I o królowej to warto powiedzieć. Mm-hmm. Królowa brytyjska przez 70 lat miała poparcie, tylko raz to poparcie spadło. Ponad 80% podczas obrządku pogrzebowego i śmierci, kiedy poprzednia żona Karola, księżna Diana, zmarła, no to tragicznie, to wtedy spadło poparcie dla całej korony, ale później wróciło. 80%. Ja nie znam polityka na świecie, który byłby w takim... Polityka, który nigdy nie wypowiedział się politycznie, tak, to też jest tak. Warte. Może to jest, może to jest jakaś droga. 80% poparcia. Panie pośle, to w takim razie jeszcze jeden element, który no, pan wspomniał o wizycie królowej Elżbiety II w Polsce, ale królowa Elżbieta II bardzo pięknie mówiła wtedy o Polsce. Mówiła o polskich żołnierzach, którzy bronili Wielkiej Brytanii. Pan ambasador Krzysztof Szczerski mówił też o swoim spotkaniu z królową i właśnie też mówił o tym, że wówczas zamieniając z nią kilka zdań, ona właśnie mówiła o tym, o tej pomocy, jaką Polska udzieliła Wielkiej Brytanii. To też taki miły, miły gest. Ja miałem okazję rozmawiać z prezydentem Kwaśniewskim o tej wizycie. I Aleksander Kwaśniewski opowiadał tą wizytę tak. Po latach, kiedy spotykał się przecież z wielkimi przywódcami. Zawsze jak spotykał się z przywódcami, no to generalnie były to spotkania bardzo polityczne. Prezydenci i premierzy. Ale tylko raz w historii poprzedzało to nerwy, myślenie o tym, jak będzie styl wyglądał tego spotkania z królową Elżbietą II. I myślę, że to jest też pokaz tego, jak przywódcy do niej podchodzili. No tak, jeszcze trzeba się było odpowiednio zachować w każdej chwili. Protokół był bardzo, bardzo szczegółowy i bardzo sztywny. Najważniejsi przywódcy zabiegali o to. Przecież Barack Obama zabiegał długi czas, żeby spotkać się z królową. Zresztą nie tylko on, Donald Trump, wcześniej Bill Clinton, wszyscy, George Bush, wszyscy w ostatnich dwóch dekadach przywódcy amerykańscy mieli podobnie. Chociaż myślę, że te relacje, które jednak zostały wypracowane z Trumanem, do tej pory są wspominane, że wtedy prezydent Stanów Zjednoczonych i wtedy przyszła królowa, wypracowali coś, co można powiedzieć było długofalowym sojuszem amerykańsko-brytyjskim. A ja przypominam, że gościem Sygnału Dnia jest pan poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy, a ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia.
Porozmawialiśmy o brytyjskiej polityce, o światowej polityce, to teraz przejdziemy do polskiej polityki, chociaż jak pan poseł powiedział, Elżbieta II 80% poparcia i zaufania, nigdy nie wypowiedziała swojego zdania. Nikt nie wie tak naprawdę, jakie miała poglądy. Można się domyślać z tego, chociażby z tej estymy, jaką darzyła Winstona Churchilla, że to były chyba bliskie jej właśnie poglądy. Ale to nie jest tak, że z premierami opcji przeciwnej współpracowała źle. Nie. Tak. Takich informacji też nie mamy. Ale co ważne, na przykład wysyłać umiała bardzo polityczne, takie podprogowe sygnały. Podczas trwającej debaty, rozmowy, a później referendum brytyjskiego w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, założyła kapelusz w barwach Unii Europejskiej. Słowa nie powiedziała, ale interpretacja była taka, że jednak wolałaby, żeby Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania pozostała w Unii. Brytania nie pozostała, ale nie wiemy, co królowa miała na myśli, ale kapelusz w barwach niebiesko-żółtych na głowie był. I myślę, że to też pokazywało umiejętność balansowania na granicy pomiędzy tym, referendum też niepodległościowe, tak, w Szkocji, prawda? Dzień przed tym głosowaniem nie również. Żeby dzielić społeczeństwa. To również, znaczy, był jasny sygnał, tak, królowej dla utrzymania jedności. Tak, nie dzielić społeczeństwa. Myślę, że to wśród polityków na całym świecie, bez względu na państwo i na nawet ustroje, jest nieprawdopodobne. Wszyscy chcą dzielić. Żeby to jednak temat bardzo wciągający. Mieliśmy zacząć rozmawiać o polskiej polityce, a rozmawiamy cały czas o królowej Elżbiecie II. Ale też będzie dla Polski znaczący. Pewno długo będziemy ją wspominać, bo to rzeczywiście trzeba mieć, my rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że trzeba mieć tak naprawdę 80 lat, żeby pamiętać jeszcze innego władcę Wielkiej Brytanii niż, tak, Elżbieta II. No ale mimo wszystko do tej polskiej polityki przejdźmy. Panie pośle, czy to przesunięcie, czy takie, może nawet powiedzieć, przepchnięcie Platformy przez Donalda Tuska na lewą stronę, to cieszy lewicę? To jest taki zwiastun współpracy? Czy też państwo widzą, że, że to może współpraca to będzie deklarowana, a tak naprawdę chodzi o to, żeby coś tam uszczknąć z tego grona wyborców lewicy? Nie czuję, że to jest jakiś problem dzisiaj dla lewicy. Donald Tusk wiele mówił i wiele mówi w kampaniach wyborczych i w różnego rodzaju programach przez lata. Cieszę się, że Donald Tusk zmienia zdanie, bo poglądy lewicowe są mi bliskie, a nie sądziłem, że są bliskie Donaldowi Tuskowi. Ale pamiętam również rok... Ale sugeruje, że Donald Tusk nie jest do końca wiarygodny? Ale pamiętam też rok 2010, 2009, pamiętam kampanię roku 2011 i pamiętam słowa, że nigdy nie będzie podnoszenia wieku emerytalnego w Polsce. I pamiętam, że lewica musiała później bronić wieku emerytalnego, a wiek emerytalny został podniesiony. Więc myślę, że jeżeli miałoby dochodzić do jakiegoś rządu w przyszłości lewicy czy Platformy w przyszłości, to pewne jest to, że w tym rządzie potrzebny będzie policjant, który będzie pilnował, że to, co się mówi w kampanii, będzie realizowane, a nie to, co będzie w kampanii, będzie przemilczane gdy później. Państwo mają być tym policjantem. Tak, bo lewica nigdy nie zmieniła zdania w sprawie spraw prawno-człowieczych. My mamy w swoim DNA rozdział państwa od kościoła, umiejętność mówienia o tym, co to jest państwo i kościół, że to nie powinno być funduszu kościelnego, a nikt nie będzie na siłę zamykał kościołów, bo one mają swoje miejsce, są bardzo ważne dla tożsamości Polaków. My umiejętnie mówimy o prawach kobiet, które są dla nas ważne. Zamykanie kościołów na siłę to już by był chyba wejście bardzo dalekie w jakiś zupełnie inny system. Ja jestem sam katolikiem i podchodzę do rozdziału państwa od kościoła konstytucyjnie. Mówię to wprost, ale też tak oczywiście te, co jest dla mnie. Każdy wierzy w to, co chce wierzyć, ale Kościół nie powinien wpływać na politykę. I na tym dla mnie się opiera rozdział państwa od Kościoła. Co Donald Tusk o tym myśli? Ja nie wiem do końca. Podobnie nie wiem, jak jest w sprawach praw kobiet, bo jak się rządziło, to można było wprowadzać ustawy, a jak ale się ich nie wprowadzało... Panie pośle, przepraszam, to dla pana Donald Tusk jest politykiem, może inaczej, czy pana zdaniem Donald Tusk jest politykiem niewiarygodnym dla wyborców lewicowych, czy w ogóle jest politykiem niewiarygodnym? Myślę, że wyborcy lewicowi są bardzo mądrzy i wiedzą, że trzeba głosować na partię, która na pewno będzie realizowała to, co mówi, a nie będzie tylko mówiła, że chce coś realizować, wiedzą, a później zapomni. Czyli wiedzą, że to, co Donald Tusk obieca, to tak jak mówił Radosław Sikorski, dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać, tak? Czy Donald Tusk będzie miał większość do tego parlamentarną? Tutaj bym postawił wielkie znaki zapytania. Znaczy, wiem jedno. A co to znaczy większość parlamentarną? Większość chce mieć z wami. No tak, tylko że większość parlamentarna polega na tym, że trzeba też w swoim zapleczu politycznym mieć ludzi, którzy będą za tym głosowali. Ja przypominam sobie głosowania z ostatniej kadencji, kiedy Lewica wnosi projekty społeczne, prawno-człowiecze.
i te głosy nie zawsze są zbieżne z naszymi lewicowymi po stronie Koalicji dzisiaj Obywatelskiej. Więc ja mam wielki dystans do słów. Ja bardzo wierzę w czyny. Jeżeli lewica będzie rządziła, postulaty prawno-człowiecze dotyczące kobiet, kościoła będą wprowadzane. Jeżeli nie będzie rządziła, śmiem wątpić, że padną tylko słowa w kampanii, a później nic z tego nie będzie. A ta wspólna lista opozycji, pana zdaniem, to już projekt no, taki, który należy potraktować jako pewne hasło historyczne? Ale on nigdy nie był hasłem realnym według mnie tak nie, bardzo. Dlaczego? To nawet Tusk obiecywał, że to jest jego, że ma być z tego rozliczany. Ale pytała mnie pani nie tak dawno, może 2-3 miesiące temu przed wakacjami o to, czy wierzę w wspólną listę i o pani w studiu powiedziałem, że Lewica jest gotowa na każdy scenariusz, ale najprawdopodobniej to będzie scenariusz startu Lewicy, bo tak oceniałem sytuację i dzisiaj mnie to nie dziwi, bo patrzę też na pana Hołownię, patrzę na pana Kośniaka. Oni też nie chcą stracić swojej tożsamości. Każdy chce być podmiotowy, a nie przedmiotowy i myślę, że... No, ale każdy też chce odnieść, przejąć władzę. No przecież no po tak, to tylko, państwo że czy współ, startują. Czy wspólna wybory. Lista jest w stanie wygrać? No, w mojej ocenie musiałoby się spełnić wiele różnych elementów. Ja uważam, że dzisiaj opozycję stać na inny projekt. To jest plan rządzenia. Powinniśmy pokazać jako opozycja plan rządzenia i pokazać, czy jesteśmy gotowi do przejęcia tego planu, do zrealizowania tego planu. Wspólnie wszystkie kluby opozycyjne złożyły ponad 500 ustaw. Sama Lewica 200. Przecież można by było wybrać wspólnie 100 ustaw z tych 500 i powiedzieć, że to jest 100 ustaw na pierwsze 100 dni, że tym się zajmiemy. No, jest edukacja, ochrona zdrowia, polityka społeczna, sprawy klimatyczne, bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo energetyczne. To jest na stole. Ja bym tak kierunkował myślenie o tym, jak dogadywać się w sprawie rządzenia, a nie myśleć o wspólnych listach. A czy w takim razie wśród tych tematów, które ewentualnie powinny być jako ta propozycja ewentualnego przyszłego rządu opozycji, powinna się znaleźć również kwestia reparacji? Ja nie wierzę, że dzisiaj reparacje jesteśmy w stanie doprowadzić do pozytywnego końca, bo minęło od wojny 80 lat, od przemian ustrojowych 30. Za dużo jest kłopotów w prawie międzynarodowym i uważam, że premier Kaczyński podnosi to umyślnie i celowo, bo wie, że to jest ważny temat dla kampanii wyborczej, ale niekoniecznie do załatwienia. Sam zresztą podczas tego wystąpienia na Zamku Królewskim mówił, że to wiele, wiele lat, za czym będziemy mogli powiedzieć, czy ten proces się udał, czy nie. Według mnie o wiele bardziej realne są pieniądze z Unii Europejskiej, Funduszu Odbudowy. I ponad... Nie, ale to są zupełnie inne sprawy. Ja tak, nie wiem, dlaczego słyszałem, one są łączone. Bo powiem, pani rektor, dlaczego. Bo wielu polityków mówi, że łatwiej będzie zdobyć 6 bilionów od Niemców, niż się dogadać nie, z Brukselą. Ja przyznam szczerze, ja nie słyszałem takiej wypowiedzi. Ale panie pośle, zostańmy jeszcze na moment przy tych reparacjach. Bo w gruncie rzeczy, jak się spojrzy na historię różnych, procesów zdobywania reparacji, akurat od państwa niemieckiego, tak się składa, to one zazwyczaj nie przebiegały wedle ścieżki prawnej. One się opierały na budowaniu presji. Ja już tutaj koronnym przykładem jest oczywiście działanie państwa Izrael. Przecież to nie był proces sądowy, to nie był trybunał. To była po prostu presja narzucona przez Izrael. No, nawet negocjator główny Izraela nie był, przypomnę, obywatelem państwa Izrael. Chciałbym, żeby Polska dostawała pieniądze za II wojnę światową, bo poniosła olbrzymie straty. To chyba jest normalne dla każdego polskiego obywatela, który uczył się historii i zdaje sobie sprawę między innymi, co się stało podczas powstania, a jesteśmy przecież w tych ramach czasowych, kiedy powstanie trwało. Tyle, że jeszcze raz podkreślam, czas na to był kiedy indziej i według mnie dawał poczucie bezpieczeństwa w tym procesie i załatwienia tego. Najpierw były to lata 50. po II wojnie światowej XX wieku. Nie zrobiliśmy tego dlatego, że Związek Radziecki miał inną presję, a my w Układzie Jałtańsko-Teherańskim byliśmy tu, gdzie byliśmy i musieliśmy się tego zrzec. I tutaj moim zdaniem to jest to roszczenie, które moglibyśmy skierować do dzisiejszego spadkobiercy Rosji. Drugi czas, kiedy się Niemcy jednoczyły, czyli po roku 90. I te pierwsze lata 90. po polskiej zmianie ustrojowej mogły być wykorzystane do tego, żebyśmy mogli wtedy występować. Dzisiaj myślę, że będąc w Unii Europejskiej, będąc bardzo połączony z Niemcami i gospodarczo też, ale myślę, że znaczenie Polski w Unii będzie rosło, chociażby ze względu na wojnę w Ukrainie. My bardziej powinniśmy szukać sojuszników, niż wywoływać takie konflikty, które nie wiadomo jak się zamkną, bo też słyszałem przecież wypowiedzi władz niemieckich, nie tylko obecnych, ale w przeszłości również, że nie widzą takich możliwości prawnych. My Niemców
jako Polacy, no, pan, powinniśmy, spór, ale tylko dokończę, bo to jest ważne. Polega na tym, że jedna strona Niemców widzi, druga nie widzi. My Niemców powinniśmy w tym kontekście, co pani powiedziała, mocno wykorzystywać. Niemcy mają dług lojalnościowy do Polski, no, bez w jaki wątpienia. Sposób by pan Niemców wykorzystywał? Na przykład to, że powinni być lobbystą załatwienia w końcu pieniędzy z Funduszu Odbudowy dla Polski. I tych to znaczy lobbystą? Przecież to oni je blokują. Nie wiem, czy oni ich blokują, bo słyszałem kanclerza Scholza, który, jak chyba jeden z nielicznych przywódców w Europie, mówi jasno, że pieniądze Polska powinna za to, co Ukraina, dla Ukrainy zrobiła, dostać. Słyszę bardziej, że pieniądze są blokowane przez pana Macron, który mówi o praworządności, ale ja też uważam, że Prawo i Sprawiedliwość mogło tę sprawę łatwo załatwić. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej, rzeczywista ich likwidacja, nie zmiana nazwy, byśmy te pieniądze mieli. Mhm. Ja jeszcze powrócę do tej sprawy reparacji, bo pan poseł powiedział o tym, że w pana opinii nam się te pieniądze należą, no ale ja mam wrażenie, że my ich nie mamy w ogóle szansy otrzymać, również dlatego, że część polskich polityków, i przepraszam, tutaj nawiążę do pana posła wypowiedzi, mówi, że pan już teraz ocenia, że nie ma na to szans. No to jak nie ma na to szans, no to w to graj drugiej stronie, tak? Tak, tylko że ja jeszcze raz podkreślam, mówimy o... Szedłby pan do sądu z takim nastawieniem, że nie ma na coś szans, to by pan w ogóle nie szedł. Tak, no. Tylko perspektywa czasu. No naprawdę jesteśmy w innym miejscu historii. No ale wie pan o tym doskonale, że w tej chwili Niemcy dogadują się z państwami, w których popełniali zbrodnie przed II wojną światową. No tak, ale bardziej w pomocy. To, ale w jakiej pomocy? No to mówimy o jakichś milionach euro, które mają być w jakim... Nie milionach, ale miliardach. No, tam są nabio, to ja poczytałem trochę szerzej, no i wiem, nie, jak, no... to, jak to wygląda. Ja mam wątpliwości, czy w ramach partnerstwa, w którym jesteśmy, znaczy sojusz w Europie, który się coraz bardziej klaruje, który będzie w Polsce uczestniczyła, to myślę, że będzie przesuwanie się miejsca zarządzania Unią z tego francusko-niemieckiego bardziej na niemiecko-polskie, jest dla nas o wiele cenniejszy niż mówienie o tym, że nierealne reparacje, powinniśmy za nie walczyć, bo to nas odsunie od tego sojuszu. A jeżeli Polska w Unii Europejskiej miałaby kluczowe znaczenie, to zarobimy na tym jeszcze więcej i obywatelom będzie się żyło lepiej. To jest moja ocena realna sytuacji, tego jak to będzie wyglądało. Przypuszczam, że politycy tacy jak Jarosław Kaczyński myślą bardzo podobnie, ale jest mu dzisiaj to wygodne, żeby ten temat włożyć do kampanii, bo on jest wygodny na kampanię wyborczą. Wygodny. I wiemy, że Jarosław Kaczyński potrafi kreować takie tematy. Wiem, myślę, Jarosław Kaczyński, jak mało to jak kto, w takim razie że nie dostaje, się będzie że nie... ustawiać wobec tego tematu. Państwo będą uczestniczyli w działaniach rządu na rzecz Jarosław Kaczyński uzyskania reparacji, i premier, czy też nie. I premier Morawiecki mają w tej sprawie pełne możliwości, bo rządzą. My nie będziemy przeszkadzali i kłód pod nogi jako lewica rzucali. Jeżeli Jarosław Kaczyński mówi, że to załatwi, to kiedyś mu pogratuluję. W tym przypadku ale rzeczywiście... Ale pomagać nie będziecie. Ale my tu nie mamy nic do pomocy, bo nie jesteśmy w rządzie. My możemy powiedzieć, nie będziemy przeszkadzali, to znaczy nie będziemy pisali do Niemców, nie dawajcie, bo się należą nam te pieniądze. Ale jeżeli Jarosław Kaczyński, a rządzi 9 lat, bo 2, 5, 2,7 to 2 lata i teraz 7 lat, nie zrobił nic przez 9 lat, no to teraz niech zrobi. Jeżeli uda się mu to załatwić, to myślę, że i Polacy to docenią i wygra. Moim zdaniem nie wygra, a Polacy tego nie docenią, bo tu nie będzie pieniędzy. Tutaj stawiamy kropkę. Pan poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.